bo ważne jest, by pomagać. W okresie świątecznym bardziej myślimy o innych. Grupa tych zaprzyjaźnionych muzyków wie o tym doskonale i kolędują w szczytnym celu. 6 stycznia można było zobaczyć, a przede wszystkim usłyszeć ich w kościele imienia Najświętszej Marii Panny w Cieszynie Bobrku. Dochód z tego koncertu zostanie przekazany na hospicjum dziecięce w Wilnie. W najbliższą niedzielę, 14 stycznia, muzycy wystąpią w Dębowcu. Kilka słów o zespole, kto w składzie, jaki macie repertuar, bo rozumiem, że nie tylko kolędy, bo i są właśnie takie świąteczne piosenki, utwory i pastorałki. To znaczy tak, generalnie cała inicjatywa koncertu powstała 3 lata temu, kiedy chcieliśmy pomóc naszej kochanej koleżance, która też była wokalistką, śpiewała, nieraz z nami grała. Zachorowała niestety i chcieliśmy wszyscy razem jej pomóc, żeby ją zatrzymać tu z nami. Niestety stało się inaczej, Marzenki już z nami nie ma, ale pomyśleliśmy sobie, że ten band musi przetrwać dla niej i dla nas, bo czujemy się niesamowicie po tych wszystkich koncertach. Serce rośnie i dumni jesteśmy ogromnie, że możemy to robić. Tak więc gramy, szukamy miejsca w różnych kościołach i tak sobie kolędujemy. Czyli rozumiem, grupa przyjaciół. Dokładnie tak, grupa przyjaciół. Na co dzień gramy w różnych zespołach. Jest tu kilka składów w całym tym bandzie, ale co roku zbieramy się wszyscy. Uruchamiamy naszą grupę na Messengerze, wszyscy piszą, cieszą się, że znowu się spotkamy, spotykamy się na próbie, gramy, cieszymy się, radujemy, że jesteśmy razem, chociaż ten raz w roku, bo na co dzień nie ma czasu się spotkać, ale jest rewelacyjny team i ogromnie się z tego cieszymy. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik. Na zawsze, każdy czas.